I've dug up a way to crush you like an insect. Hej, siemanko, witam wszystkich serdecznie. O, teraz mogę otworzyć te drzwi. Tak, możemy otworzyć. W ostatnim odcinku zapowiadałem wam, że trochę sobie na dole musiało uruchomić te hologramy. Poeksploruję. Aloy, w skrzyni jest więcej rzeczy. Niestety nie udało mi się tego zrobić. No nie znalazłem po prostu czasu. I miałem sobie wtedy pozbierać te wykrzykniki. No i niestety się nie udało, ale na szczęście widzę tutaj po włączeniu gry, widzę, że jest Kotalo. Co tutaj było? Który ma dla nas zadanko. Pomieszczenie rekreacyjne dla personelu centrum kontroli. I tym się zajmiemy dzisiaj. Wyśledzić aktywność regalii w tym regionie. Przydatna mapa wojenna. Sprawdźmy sobie to. Pogadamy? Oczywiście, Aloy. Muszę wyruszyć poza zachodni brzeg. Do ruin, okrytych mgłą. Tak. Poszukuję plemienia, Quen. Spotkałam ich wcześniej. Mówili, że są zza Wielkiego Oceanu. Miałam nadzieję, że Tanaktowie coś o nich wiedzą. Myśleliśmy, że w okolicy pojawili się bandyci, ale się nie przejęliśmy. Hekaro wysłał chyba patrol. Nie pamiętam, czego się dowiedzieli. Mieliśmy pilniejsze problemy, zresztą wiesz. Przykro mi, nic więcej nie wiem. A, nie szkodzi. Prędzej czy później i tak się dowiem. Jest pewna sprawa, którą chciałem z tobą omówić, Aloy. Osobista sprawa. Jeśli masz wolną chwilę. Pewnie, że mam, ale najpierw trochę z tobą pogadamy. Mówisz, że trenowałeś z Fokusem. Tak jest. Wiesz, oglądałem zapis twojej pierwszej walki z widmami Zenitów. Są szybsze i zwinniejsze niż jakakolwiek znana mi maszyna. Ile Zenici ich mają? Nie jestem pewna. Raczej sporo. Nie chciałbym walczyć z ich grupą. Tu się zgodzę. Musi być dziwnie. Widzieć wszystko przez fokus. Widzę maszyny jak nigdy wcześniej. Ich mocne i słabe strony po prostu mi się ukazują. Ten mały przedmiot może być najpotężniejszą bronią, jaką posiadałem. Co myślisz o tym miejscu? Pewnie trudno się przyzwyczaić. To dość praktyczne centrum dowodzenia i przyzwoite miejsce do treningu. Choć brakuje trochę kolorów. Zapamiętam. Matko, ile o tym treningu? Działo się coś, kiedy mnie nie było? Znalazłem niezłe miejsce do ćwiczeń z bronią białą. O, a gdzie to? Na zewnątrz, ponad bazą. Jest tam gniazdo solar ptaków skorych do walki. No kurczę. Zważałeś sparing z czymś, co nie chce cię zabić? To by przeczyło samej istocie szkolenia. To rację. Jeszcze? Matko. Znalazłeś coś ciekawego, trenując? Gaia powiedziała mi, gdzie szukać danych o wojnach w dawnym świecie. Wiedziałem, że dziesiątka walczyła z maszynami jak my, ale po nich nikogo takiego już nie było. Później maszyny walczyły ze sobą w imieniu nienasyconych władców, którzy pragnęli nowych ziem i luksusów. Przynajmniej Tanaktowie odważnie ryzykują życiem, gdy wybucha konflikt. Jest w tym pewna szlachetność. Ale najlepiej by było, żeby konflikty w ogóle się nie pojawiały. Tak, jasne. Hekaro powiedziałby tak samo. Zabranie Etera z Gaju było bardzo efektowne. Pokazało całemu plemieniu, że pokojowy plan Hekaro to właściwa ścieżka. Błogosławiona przez samą dziesiątkę. Wspominałeś, że chcesz porozmawiać. Rozmawiałem dzisiaj z Gaio. Wspominała, że Zenici łączą metal z ciałem, żeby dodać sobie sił. Myślałem sobie, czy mogłabyś zrobić to samo ze mną? Chcesz zbudować nowe ramię.
Tak. Gaia twierdzi, że pomoże mi w budowie, jeśli zbiorę potrzebne dane i materiały. Uważa, że są tam, gdzie Beta ukrywała się przed Zenitami. Ich pradawne laboratorium. Nie znam maszynerii dawnego świata tak jak ty. Przydałaby mi się pomoc. To niebezpieczne. Zenici pewnie wciąż mają na nie oko. Mieliśmy szczęście, że w ogóle przeżyliśmy. Dobrze. Ale chyba jest warte ryzyka. Na dziesiątkę dokonamy tego dzieła. Muszę się zbierać. Przede mną długa droga. Gdybyś potrzebowała wsparcia... Wiem, co robić. Odezwę się, jak będę na miejscu. Zdobędziemy części potrzebne do ramienia. Dziękuję, Aloy. Kurczę, no jasne, że mu pomożemy. Spoko byłoby zobaczyć znowu... Teraz mogę otworzyć te drzwi. ...z nowym ramieniem w walce. Mógłby nam się przydać też. Myślę, że tak. Tym się zajmiemy. I z tego, co pamiętam też z ostatniego odcinka, przy ostatniej sesji mojej, to ona coś, Aloy, coś wspominała o nowym kotle. Wybrzeże długa droga. Jak musisz zaopatrzyć się po drodze, sugeruję zatrzymać się w krawędzi. To wioska klanu Nizin na południowym wschodzie Gaju, w sercu dżungli. Jasne. Dzięki za poradę. Przecież już tam byłem. A, zmieniło mi się zadanie. Dobra, to weźmy sobie to, co on chciał. To jest przysługi? Nie. To będzie poboczne? Tak, to jest to. Dobra, i gdzie to jest? Okej. No tak, racja, tam nie byliśmy. Byliśmy. A, jest ognisko. Dobra, wiecie co? Zróbmy sobie to. Tą szybką podróż. Laboratorium Zenitu. Kotalo myśli, że tam znajdują się części na jego nowe ramię. Trzeba mu powiedzieć. Dać znać, gdzie jestem. Ciekawe, czy to się uda. A, wywołaj Kotalo, możemy, okej. Hej, Kotalo. Jestem przy laboratorium. Dołączysz? Zaraz będę. No kurde, to nie mogliśmy iść razem. Ziomek. Aloy. Dziękuję, że tu przyszłaś. Do usług. Gaia wspominała, w którym miejscu laboratorium są te części? Szybko się pojawił, nie? W miejscu, gdzie znalazłaś Betę. No i o czymś, co nazwała bazą danych. Ponoć dzięki niej zdobędziemy wiedzę i części potrzebne do złożenia ręki. No to wiemy, gdzie szukać. Trzeba się śpieszyć. Zenici mogą nas obserwować. Przyjąłem. O, pominie nam wspinaczkę, czy jednak nie? Będziemy musieli się wspiąć. Laboratorium jest tam. No, chyba jednak... jednak tak. O kurde, on z jedną ręką. Aloy, dobrze go załatwiłaś. Kurde, ale jest kozak. Daję radę. Nie no, jest przeharpagan. Rozdzierają widma na części. Co to jest? Mamy ich pozbyć? Czujkę. Albo możemy się przekraść. Twój wybór. I złomiasz alfa. O, śnieg ciężko sypie. Kurczę, 2700 doświadczenia za zwykłą czujkę. Nieźle. No to uważam, że... Uważam, że nie warto się przekradać obok tych maszyn. Zawsze jak możemy się przekraść albo zabijać, to lepiej zabijać. Do tego? No, a za tego tylko 788. Okej, bo tamta była alfa, pewnie dlatego. Złomu, dobra. A, tu jeszcze jest. O kurczę. Ciekawe, czy jego nam się uda załatwić.
A ten w całym jest potężniejszy od przeciętnego. Jednym ciosem? Alfa. Dobra. Chociaż połowa. Wracaj do bazy! Uważaj! Radę wezmę, walczę za ciebie! Trafię za mnie! Kurczę. Otalo, pomożesz? Kurczę. Dobra. Też 3700 za niego. Znajduje się przy tunelu. Chodź. Nie był ciężki, ale trochę źle to rozegraliśmy. Myślałem, że on będzie tutaj nas... w sensie będzie go odciągał od nas. A on w zasadzie nic tutaj nie pomógł. Trochę na początku tylko. Dobra, właśnie do dziury. Sprawka wroga? Trudno w to uwierzyć, ale tak. Według Gai, Zenici dokonali tu wielkich odkryć. Ale ostatecznie wykorzystali tę wiedzę do samolubnych celów. Przynajmniej teraz możemy jej użyć w dobrym celu. Wróg przed nami. Kurczę, tu też przyszły nowe maszyny. Ogień tu nie pomoże. Okej, jest złomie... Ajajaj, już mnie zobaczył. Weź się schowaj, ziomek. Kurczę, tu lecą? Ty, no odejdź stąd. Ale głąbka puściany. Stoi się patrzy. Wejdą prosto na nas. No to się schowaj. Nie widzi go. No dobra. Uznajmy, że go, że on się schował. Uznajmy, że go tu nie było. Czy w prawo? W lewo czy w prawo? Dawaj, dawaj, dawaj. Uważaj, Aloy. Dokładnie. Za późno. Mordko. Lepiej chodźmy. Miejsce, dobra, gdzie znaleźliśmy betę, jest trochę dalej. Prowadź. Dajmy gazem. Kurczę, czyli jednak muszę tu uważać trochę, bo się trochę narobiło tych maszyn tu. Ciekawe, co ich tutaj ściągnęło. Je tutaj ściągnęło. Nic. W tych tunelach to raczej nic nie będzie. Raczej tylko w tych otwartych przestrzeniach. Tak, musimy tam zejść. Ciekawe, czy tu wyskoczy nam z jakieś widmo albo coś? Podejrzewam, że tak. No ale kij. Lecimy. Jesteśmy.
Teraz trzeba tylko uzyskać dostęp do bazy danych, o której mówiła Gaia. Poczekam tu! Parm mówił, że w jednej z tych kapsuł znalazłaś Betę. Nie chciałbym zostać w tym zamknięty. Jak w tym w ogóle oddychać? Na razie nic nie ma, jest spokojnie, ale to nie może się tak skończyć. To na pewno coś na nas wyskoczy. Pewnie jak go znajdziemy w kapsule. No ale zaraz, co ja mam tutaj? Przecież ja nie wiem, jaki mam kod wziąć. A tutaj coś jest, dobra. Znalazłam to, po co przyszliśmy. Oby miało odpowiedzi, których szukamy. Prześlę ci bazę danych na Focus, żeby się później przeszukał. A co z częściami? Powinny być gdzieś na... Widma! Za poległych szeryfów! Wiedziałem. Dobra, chociaż sobie przeskanujmy ich. Trucizna. Nie powstrzymacie nas! A nie to. Kurczę, czemu nie mogę tego... Ja pierdzielę. Wow. Dobra. Kurde, te widma są... Ciężkie są. A, jest jedno. Dajmy szybko echownikiem. Tak szybko? A, bo po trzy wystrzeliwujemy, no tak. Jak to? Chcesz zasłonę? A, brak kondycji. Ja pierdzielę. Wiemy, gdzie ma to działko. To teraz to celnąć. Kurde. Fuck. O, dawaj. Dobrze. Kurde, małą strasznie zdjąłem. Ostrożnie! Ona jest niebezpieczna, nawet bez przejścia. Odpadło mu, dobra. Jeszcze z tobą nie pójdzie! Za honor! Yes! Maszyny jest istotne! Oj, tym to można z nimi walczyć. Szybko z powrotem. Koniec. Dobra. Jeszcze raz trucizną. Chyba już zdechnie, nie? Na plasterki! Dobra. Za nic kurde. Przysłać posiłki. Lepiej się stąd zawijajmy. Za tamtą czujkę dostaliśmy więcej doświadczenia niż za to widmo. Tuż za tobą. Ha!
Znam, no gdzie my mamy iść? Tam? No dobra. Tu jeszcze mamy kawałek jej. Te widma ciężkie, dobrze, że... Dobrze, że mają odporność, znaczy wrażliwość na te... Na tą truciznę. Tu się świeciło coś, myślałem, że jakaś notatka. Dobra, wiecie co, użyjmy sobie... Jak mamy jakiś wywar... Dajmy sobie to. Będziemy mieć na zaś trochę życia. Znaczy, czuję, że to nie była ostatnia walka, jaka nas tu czeka. Na górę, ile i na górę. Ej, tędy szliśmy już chyba. No jasne. Musimy przeszukać całe piętro. A, bo tamtędy się nie dało wejść. Nie chcę więcej niespodzianek. Dobrze. Ja przyznę, że się boisz, a nie. Przepraszam, łyczek wody. Oho, tu nie byliśmy chyba. Nawet wcześniej, jak to zwiedzaliśmy, to zdaje mi się, że tutaj akurat nie... Wentylacja. To pewnie wyjście z tego pokoju. Nie trafiliśmy. Gdzie wentylacja? Tutaj. Teraz tutaj możemy otworzyć. Wyważyć. No to tylko... Tylko skrzynka. O, nawet jakaś złota jest. Tam jeszcze można było przeskoczyć. Czy już nie przeskoczymy tędy? Nie. Czyli ta wentylacja jednak. Kurczę, mieliśmy ten wybuch. Mogliśmy te widma załatwić wybuchem. No ale może jeszcze będą. Wtedy będę mówił, że dobrze, że sobie zostawiłem, nie? I na dół. I co, jesteśmy w tym pomieszczeniu obok. Jest znowu złoty. Tu nie są części. Tutaj. O, tu jakaś fabryka była. O, jest ognioskra. Można sobie otworzyć przejście. Powiedz mi, że tam są części. Tu będą. Tak jest. Dobra. Powinna wrócić i dać do kotala. Dać. Trzeba mu zrobić rękę, a nie dać mu. Stoi na czatach. Nic się nie działo? Chyba nic. Znalazłaś te części? Sam zobacz. Jestem twym dłużnikiem, Aloy. Coś nie tak? Zastanawiam się, jak to będzie, jak już złożę sobie rękę. Będę kompletny? Inny? Gadanie głupiego. Może poczekać, aż wrócimy do bazy. Idź przodem. Ja się jeszcze rozejrzę, może coś znajdę. W porządku. Już wkrótce wykorzystamy nasze znaleziska. Życzę powodzenia. Pomów z kotala. O, no to wróćmy sobie od razu. Od razu do... Chociaż wiecie co? Dobra, wyjdźmy sobie stąd i zobaczymy sobie, bo tam widziałem po drodze... Jak się tutaj robiliśmy szybką podróż w to miejsce, to zauważyłem, że niedaleko jest czarna skrzynka. I myślę sobie, czy by do niej nie zajść po drodze i dopiero od tej czarnej skrzynki się przeteleportować. Zrobić szybką podróż do bazy.
Taka od ciekawostka dla was. Jedna znajdźka. Zdaje mi się, że już pokazywałem wam jakąś czarną skrzynkę, jak to wygląda, jak się ją zdobywa, ale nie zaszkodzi wam pokazać drugi raz. Dobra, jesteśmy na powierzchni. Sprawdźmy sobie mapę. Tak, jest niedaleko. To sobie ją zaliczymy. Tym bardziej, że tu możemy skoczyć i troszkę przeszybować. Sprawdźmy, czy mamy wierzchowca. Nie mamy. Nie mamy, ale to się dobrze składa, bo mamy tutaj siedlisko śmigaczy. To byśmy sobie od razu nawet zdobyli jakiegoś wierzchowca. O, już widzę nawet jednego. O, mam nadzieję, że oni mnie nie widzą i mnie nie zauważą, dopóki się do niego nie zbliżę, a w zasadzie nawet w ogóle mnie nie zauważą, nawet jak się do niego zbliżę. Tak stoją trochę nieprzyjemnie, muszę powiedzieć. Zróbmy sobie tak, przepłyńmy sobie tędy. Nie powinien nas zauważyć. Zgadza się, nie zauważył nas. I stąd zróbmy sobie podejście. Wydaje mi się, że najrozsądniej będzie podejść do tego tutaj. Jest. Okej, tego sobie zdominujmy, a tego sobie załatwmy. Zawsze to jakieś doświadczenie. 1000 doświadczenia, piechotą nie chodzi, prawda? Dobra, weźmy sobie na niego. Teraz jak tam się dostać? Trzeba się dostać najpierw do drogi. Żeby zejść jak ludzie, a nie jak... Hej, no i nie ty miałaś skakać, tylko on. A gdzie tu jest ta droga? No nie, Aloy. No, kolego. Tędy. Nie tędy. Nie wiem, gdzie tu jest droga. Tędy zejdziesz? Halo. O Jezu. No dobra, tutaj będzie ta droga. Czy co? Trochę to jest... Nie, wydaje mi się, że tu będzie wygodniej iść piechotą, a nie wierzchowcem. Zaraz, bo mi się chyba to odznaczyło. Jasne, że mi się odznaczyło. Trzeba iść pod górę po prostu. Więc wierzchowiec będzie zbędny, a nawet by nam bardziej przeszkadzał niż pomógł. Nie widać tu żadnej... O, już widać. Czyli pośpieszyłem się. Chciałem powiedzieć, że nie widać żadnych śladów katastrofy lotniczej. Ale już widać i to dość solidnie. Tu mamy jakieś skrzydło. Tam mieliśmy jakiś kawałek korpusu czy silnika. A tutaj mamy resztę. Jest silnik. O, i właśnie mamy cały samolot. Jak to się inaczej nazywa? W sensie statek powietrzny. Dobra, wyważmy sobie drzwi. Teraz już możemy się wszędzie dostawać, więc nie będzie problemów, że będziemy musieli zawrócić. To jest ta czarna skrzynka? Tak jest. Nie było zbyt skomplikowane. Nie odpowiada, jest... Nie, konserwacja musiała przywrócić automatykę. Co? Wyłącz je! Już! Awaryjny zrzut paliwa! Nie chce się wyłączyć! Rój nas schakował! Zwiększ wysokość. Maszyny przejęły kontrolę nad samolotem i uderzyły w ziemię. Będzie... Musi być jeszcze jedna skrzynka. Straszne, ale w zasadzie... Jeśli można w ogóle tak to powiedzieć, przyjemna śmierć. Więc się wydaje mi się, że jest to dosyć bezbolesna. Bezbolesna śmierć. Zdaje mi się, że w takiej sytuacji raczej umiera się w sekundę i niczego się nie czuje. Ale mam nadzieję, że nigdy się o tym nie przekonam. No to co, wracamy sobie do bazy. Sprawdźmy, czy Kotala naprawdę odzyska tą rękę. Czy jednak pójdzie coś nie tak i...
i będzie musiał żyć jako jednoręki bandyta, jak to kiedyś go nazwałem w jednym z odcinków. Zakiwać to już się nauczyłem perfekcyjnie. Myślę, że też z tym końcem tego zadania dostaniemy poziom kolejny, a mamy już teraz mamy 10 punktów do wydania, więc będziemy mieli coś około 13-15. A właściwie skończyło nam się ostatnie drzewko. No zobaczymy zaraz. Mów śmiało. Jak idzie z ręką? Jest prawie gotowa, ale wciąż ją udoskonalam. Wkrótce czas na testy. Nie mogę się doczekać. No, szkoda. Myślałem, że już teraz sobie ją obejrzymy. Dobra, sprawdźmy, co on ma nam do powiedzenia. Może nie... Słyszałam, że wpadła do was Talana. Poznałeś ją może? Krótko. Odważna. Wchodzi na terytorium Tenaktów w zbroi Kardża. Będzie mogła mówić o szczęściu, jeśli jej nie zabiją. Będzie ostrożna. Po prostu szuka kogoś, komu mogłaby pomóc. Już znalazł w zasadzie. Jest. Oby był wart umierania za niego. Miałeś okazję porozmawiać z Warlem? Krótko. Walczył z ludźmi Regali pod Samotnym Światłem. Wszyscy Nora są tak wyszkoleni jak wy? Nie jestem w zasadzie jedną z nich. Ale Nora... umieją walczyć o swoje. W końcu udało im się przepędzić Kardża. Sądziłem, że tylko moje plemię tego dokonało. Szacunek. Ciągle boli? Raz tak, raz nie. Niechętnie o tym myślę. Ale jednak odczuwam ten brak. Wciąż go czuję. Ciężko to wyjaśnić. Nie twierdzę, że rozumiem. Tylko współczuję. Zatem dziękuję. Rozmawiałeś może z Erendem? Nie było wielu okazji. Widziałem, że miał trochę piwa ze wschodu. Jest gorzkie jak zdrowoziele. W sumie można się przyzwyczaić. Niech mnie. Sam bym się czegoś napił. Erend z pewnością chętnie się podzieli. Jeszcze o tych towarzyszach. Kurde, dawno z nimi nie rozmawiałem. Warlo chciał się dowiedzieć, czym różnią się klany mego ludu, więc uczyłem go historii Tenaktów. Jest w niej pełno krwi i śmierci, ale też honorowych czynów i obalonych tyranów. Może gdy wykonamy naszą misję, też chciałabyś posłuchać. To zaszczyt. Dobra, nie będziemy cię już męczyć i nie będę też... Bądź ostrożny. Nie będę też was męczył tą gadką o niczym tak naprawdę. Mam pomysł, jak tutaj sobie zakończymy. Zaraz, czy my stąd możemy... Nie możemy tak tego zrobić. Dobra, mamy jeszcze pakiety podróży. Skończymy sobie tak, bo tak, dokładnie, tutaj mamy... Nie, zaraz. Tu mamy mistrza areny, a jeszcze gdzieś mieliśmy... Kurczę, gdzieś mieliśmy wykrzyknik, w której to było wiosce. No teraz oczywiście tego nie znajdę. Kurczę, miałem pomysł taki, żeby zakończyć sobie... A wiem, jak sobie zakończymy. Zakończymy sobie tymi ruinami. Pamiętam, że tutaj nie mogliśmy wejść, bo były te kwiaty. Blokowały nam drogę, ale teraz umiemy już je niszczyć. Więc zrobimy sobie to i sobie na dzisiaj skończymy. Wydaje mi się, że do następnego odcinka, który będę nagrywał. Do następnego odcinka, który będę nagrywał w zasadzie jutro rano, nie uda mi się poeksplorować nic więcej. Więc po prostu pójdziemy sobie z zadaniem popularnym. Fokus pomógłby mi odnaleźć. Dobra. Trzeci napięty działa. Mamy odkryte. To co to jest? Relikt. Tylko jak się tam dostać? Dobra. Pewnie jakoś górą. Znając życie, to tu sobie wejdziemy i... Okej.
Czyli nigdzie nie wejdziemy, tu jest tylko podest. Ale ona się nam bardzo przyda. O. O. Okej. Czyli to po prostu w tą stronę. Zaraz. Bo tu mamy skrzynię, więc możemy sobie skoczyć tu. Nie. Nie możemy. Dobra, złapmy ją z tej strony. I do przodu. Czy na drugą stronę będziemy mogli ją przeciągnąć? Zdaje się, że nie. Spróbujmy sobie stąd. Stąd już można. Tam, czy możemy przejść? Też nie możemy, ale możemy sobie to otworzyć. O, a tu mamy jakieś pokrętło. O, otworzą się nam drzwi, okej. Dziwne, że jeszcze działa po tak długim czasie. O, drzwi się zamykają. Dobra, czyli to jest wydarzenie czasowe. Rany! Ten pęd powietrza! Kurczę, tam też nie możemy wejść. Jak tam się dostać? Albo tutaj. Tej skrzynki raczej wyciągnąć sobie nie możemy. Dobra, spróbujmy to zrobić tak. Spróbuję znowu. Nie. A tak. Dobra, po prostu sobie tam przejdźmy. Przejdźmy sobie tu, mamy kolejną skrzynię. Tu mamy skrzynkę i tu mamy przejście. Dobra, najpierw spróbujmy sobie tą skrzynią coś zrobić. To mi się przyda. Ej, a spróbujmy zrobić tak. Oh no. Wszystko się klei. Cóż, nie możemy teraz ich otworzyć, no trudno. Utknęłam w środku. Nie utknęłaś. Nie utknęłaś, zaraz znajdziemy wyjście. Tu nie działa. Okej. Moduł klucza się tu przyda. W takim razie musimy sobie iść. O kurcze. Nie tak, Ailey. Rozłóżmy sobie wszystkie trzy. Tu widzę, że po bramie możemy się wspiąć. Więc tak, to będzie, wydaje mi się, że główne przejście. Ale najpierw sprawdźmy sobie to, gdzie prowadzi. Ale wydaje mi się, że tu będzie wagonik, tak? Będzie wagonik, którym będziemy mogli zablokować sobie bramę. Tak mi się zdaje. Może da się go ruszyć. Dobrze, tylko co mam z tobą zrobić? Nie da się? Da się, ale... Raz. No! Okej, nie wiem o co tu chodzi, nie da się go wyciągnąć. A w drugą stronę? No, ci się go da? Nie wiem, no... Coś... O, poszło. Okej, musiał przez jakiegoś kamienia przejechać. Dobra, idziemy po nim, możemy sobie wskoczyć. Stawmy go tutaj. Bo on na razie nam się nie przyda. Ajajajajaj. Trudno oczekiwać, żeby wszystko działało jak należy. Tylko jak mam dostać się na górę?
Dobra. Klucz. Okej. Okay. Moduł klucza. Jest moduł klucza. Tam na górę nie wskoczymy. Otwórzmy sobie przejście. Tam chyba nic nie było, nie? Gotowe. Sprawdźmy sobie to jeszcze. Nic nie było, okej. Okay. Już wiem, o co tu chodzi. Otwieramy tutaj, podnosimy bramę, przesuwamy wózek, podpieramy bramę i po bramie wchodzimy na górę, a wtedy automatycznie uchwyty nam się podniosą do góry. Zobaczymy, czy mój plan wypali. Czekajmy chwilę. Dobra, i tak. Zdaje się, że jestem po drugiej stronie tych wielkich drzwi. Podnosimy drzwi. Muszę przejść na drugą stronę. Kopiemy wózek. Szybko, 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 Eloy. Szybko, 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 szybko. Tak jest. On się zatrzymuje. Brama się zatrzymuje na wózku. Dobrze. Teraz powinny pozostać otwarte. Teraz lecimy na górę. I wszystko zdaje się, że jest rozwikłane. Czy nie? Jeszcze nas coś zaskoczy. Chyba już nie powinno. Nic nie ma, tylko otworzyć sobie przejście i jesteśmy przy tym relikcie. Żeby tylko nie spać teraz na dół. Dobra, udało się. Mamy relikt. To są jakieś dane. Mogą pochodzić z Las Vegas. Może nie było ciężko. I chyba nawet poziom dostaliśmy, czy nie? Nie, jeszcze nie. Ale tutaj jeszcze nam został Grinchpan i ja bym go chciał zdobyć. A teraz chyba nie możemy. Ale wiem, jak to zrobić, ale chyba teraz nie możemy ruszyć tego wagonika. Czy możemy? Nie. Okej, fizyka jest dobrze zrobiona w tej grze. Ale wiem, co trzeba zrobić. Tak, podnosimy bramę. Dobra, dawaj Aloy szybko. Łapiemy wagon i uciekamy. Podjeżdżamy pod ten balkonik i przeskakujemy z wagonu na balkonik i mamy wszystko wyczyszczone. Dobra. Powinno się to udać. Tak jest. A, może przehandluję ten Grinchpan. Dobra, i ruinki mamy oczyszczone i tak jak mówiłem, w następnym odcinku zajmiemy się, myślę, dalej wątkiem fabularnym. Czy zostało coś ciekawego? Dlatego już się z wami żegnam, jeszcze sobie zrobię tu save'a i do zobaczenia w następnym odcinku. Jak wam się podobało, dajcie łapkę w górę i subskrypcję. Możecie też napisać coś w komentarzu. Na razie.